Witam Państwa, mówi Piotr Arłukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się materiałem Glossy, który dostępny jest w renderze Cycles. Proszę zobaczyć, przygotowałem sobie scenę, w której za chwilkę będziemy mogli zobaczyć, jak ten materiał się zachowuje i jak działa. Na początku, aby można było obserwować odbicia, dodam suchego plane'a, którego rozciągnę i nad tym plane'em dodam jakiś prosty obiekt. Prostym obiektem może być Susan. Jest to osoba nieskomplikowana, o dość prostolinijnym charakterze. Susan będzie sobie unosiła się nad tą powierzchnią, patrząc lekko na nią. Natomiast materiał dodam do samej powierzchni. Mam tutaj takie niezbyt jasne światło, myślę, że wystarczy. No i teraz tak, klikam w plane'a i dodaję materiał, który nazwę po prostu G. Ten materiał domyślnie jest materiałem typu diffuse. Omawialiśmy go w poprzednim kursie. Natomiast zmienię typ tego materiału na glossy. Glossy jest materiałem, który jest podobny do lustra. To lustro w tym momencie jest idealne, to znaczy, że wszystko się doskonale w tym lustrze odbija. No i teraz, aby takie lustro troszeczkę opanować, warto poznać, jakie tutaj mamy opcje. Opcji jest niewiele, jak to zwykle w materiałach Cycles. Przede wszystkim do wyboru mamy różnego rodzaju rozmycia, w przypadku, kiedy to lustro ma odbijać niewyraźnie. Mamy trzy takie modele i model Sharp to jest model, który zawsze będzie odbijał ostro. Za chwilkę to pokażę. Mamy także wejściowy kolor, co nie budzi żadnych wątpliwości. Mamy szorstkość tego lustra, czy też jakby jego porowatość, no i w końcu mapowanie normalne na końcu. I teraz, jeżeli to lustro jest takie ostre, doskonałe, to w tym momencie nie ma żadnej filozofii, wiemy jak to działa i nie powinno być tutaj żadnych pytań. Natomiast, jeżeli to lustro miałoby być troszeczkę bardziej zamglone, na przykład dzięki temu, że parametr roughness będzie wynosił 1/100, to w tym momencie zaczynają się dziać różne ciekawe rzeczy. Przede wszystkim na scenie pojawiają się takie białe punkty. Te białe punkty to jest zmora podczas renderowania, ale już widać, że samo odbicie tej małpki jest bardzo rozmyte, jest nieostre. Standardowa wartość 0,1, na przykład gdybym ją dał, spowoduje, że odbicie będzie całkowicie niewyraźne i gdyby to była małpka facet albo małpka dziewczyna, to już bym tego nie rozpoznał. Przy okazji widać, że renderer Cycles w tym modelu tego noda w tej konfiguracji produkuje bardzo dużo jasnych pikseli i te piksele po jakimś czasie dopiero ciemnieją i wszystko się ładnie uzgadnia, ale 200 próbek już nie wystarcza, aby ta scena pozbyła się szumu. Musiałem tych próbek dać znacznie więcej, aby to się ładnie wyrenderowało. No i teraz wracamy do tej listy. W liście mamy trzy rodzaje dystrybucji próbek, które się tutaj liczą. Dwie dystrybucje działają razem z tym parametrem roughness, jedna nie. Ta, która nie działa, to jest dystrybucja sharp. Niezależnie od tego, czy wybiorę sobie jakiś roughness, czy nie, teraz jest tak rozmyte odbicie, że go prawie nie widać. Jeżeli wybiorę sobie dystrybucję sharp, będę miał ostre odbicie. Sharp po prostu nie działa z tym parametrem i warto o tym wiedzieć, żeby się nie silić na próżno w nodach na ustawianie czegoś. Przy okazji to odbicie jest błyskawicznie liczone, jest krystalicznie czyste i nie ma tutaj żadnych jasnych pikseli, żadnych pikseli wypalonych. Jeżeli wybiorę sobie dwa inne rodzaje dystrybucji, to one są bardzo podobne i osobiście nie widziałem między nimi żadnej różnicy. Znaczy, jeżeli zrobiłem takie badania, sprawdziłem na renderze, rzeczywiście szum, który się dostaje, lekko się od siebie różni, ale tak czy inaczej oba działają na takich mikro nierównościach symulowanych losowo za pomocą różnych algorytmów na powierzchni. Więc jeżeli wybiorę dowolny z tych algorytmów, otrzymam po prostu powierzchnię, która jest mikroporowata i te mikroporowatości spowodują, że moje odbicie się rozmyje. Siła tego rozmycia jest sterowana parametrem roughness właśnie. I w przypadku Beckman, tego algorytmu Beckman, widzę, że powstaje dość sporo takich jasnych pikseli, które będą później przeszkadzały mi osiągnąć niezaszumiony render. W przypadku modelu GGX, nie wiem, czy nie jest chyba jeszcze gorzej. No, to już jest po prostu rzecz do ustalenia doświadczalnie. A więc takie informacje o samym nodzie Glossy wystarczają, aby zrozumieć, że jest to nod, który służy do robienia luster. Oczywiście jego się stosuje w miksach, no ale to jest przyszłość i to będziemy opowiadali w następnych tutorialach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.